sytuacji, kiedy nam przypowiedział, potrzebne jest tyle i tyle pieniędzy, kto może, jeżeli da, szybciej spłacimy, szybciej skończymy. I pamiętam górę pieniędzy, która urosła momentalnie na tacy, bo ksiądz Kwiatkowski nika. Otóż jest bardzo dla mnie interesujące. Myślę, że wiele osób było w kurii już w tym ostatnim czasie, więc dlatego dziwne, że nie skorzystaliście z tych wiedzy, bo przecież to nie był czas, gdzie nie można było skorzystać. Kuria nasza jest dostępna dla wszystkich i wiem, że osoby z naszej parafii były absolutnie dostępna. W tej sprawie wiedza szczegółowa zawsze dotyczy osób, które są kompetentne. To każdy z Was wie, jesteście dorosłymi ludźmi. A zatem myślę, że w tej sprawie drążenie dokumentu chyba nie jest adekwatne. Mogę, nie chcę się wyrażać, wiecie, ale my takie mali jesteśmy. My jesteśmy maszynką do pieniędzy, żeby dawać, dawać i dawać. A dla nas kompletnie nic. I co jeszcze jedną rzecz? Zobowiązaliśmy się, że jeżeli ksiądz Gałaj odejdzie, to my własnym tym pobudujemy plebanię w ciągu 2 lat. Naśmiał się Plichta z nas, to ksiądz Plichta, przepraszam, kanclerz, nie? Panie. Do szczegółowego jeszcze omówienia, ale w tym momencie wieczór wasz raczej spotkanie to ma to na celu, że są jakieś poważne z mojej strony uchybienia, więc skupmy się na tym. Bo nie da się wszystkich spraw parafialnych w jednym momencie rozważać. Stąd też, ale jeśli można, panie Józefie, chwileczkę, w momencie, tylko dokończę. Pytań było dużo. Właśnie zatrzymamy się na konkretnej sprawie. Na jednej. Bodajże 19 marca razem z przewodniczącym Rady Parafialnej, pan wiceburmistrz, pan Stanisław Wawrowski, razem z panią Małgorzatą Głuszek, radną parafii, razem z panią Małgorzatą Dębowską, radną parafii. Ale to Znaczy Adaś, ja mam prośbę, bo no, ja rozumiem, że każdy oczekuje może innej. Złożyliśmy księdzu prałatowi Józefowi Kwiatkowskiemu propozycję powrotu do naszej parafii ze względu na to, że kończył się pierwszy etap budowy domu parafialnego. Oczywiście wejście byłoby możliwe dopiero z pewnością na jesieni, kiedy się zakończą wszystkie mieszkania, bo na razie księża wikariusze mieszkają właśnie w mieszkaniach gościnnych. Mówimy o wikariuszach generalnie. Dlatego, ale cały czas są tam jego rzeczy, księdza Syrska. Naprawdę nie uczepiajmy się słów. A zatem księża wikariusze mieszkają w pokojach, w mieszkaniach gościnnych i jedno z takich mieszkań gościnnych
przewidziane było u samego początku dla księdza prałata Józefa Kwiatkowskiego. Mieszkania, no tak, są, tak nazwaliśmy je po prostu. No. Czyli to mieszkanie, które ma duży bardzo pokój, kuchnię i łazienkę. I to są mieszkania dla rezydenta, czy mieszkanie gościnne. Jak zwał, tak zwał. Istotne jest to, że myśmy tę propozycję księdzu Józefowi, zanim jeszcze ukończyły się pewne prace, przedstawili. I ksiądz Józef przyjął ją do wiadomości. Rozumiałem, że życzliwie przyjął, nie widziałem dezaprobaty, z tym, że nie wyraził od razu woli jakiejś zamiary zamieszkania. Powiedział, że się zastanowi. I na tym sprawa jest, na tym razie stanęło, nic więcej. Kiedy skończy się budowa tego domu parafialnego, myślę, że wtedy ksiądz Józef podejmie ostateczną decyzję, czy będzie chciał z nami zamieszkać, czy nie. I wtedy wszystkie te problemy, o których była mowa, czyli to, żeby był z nami, żeby mówił homilię do nas, będą problemy załatwione. Ja proszę, żeby emocje na razie jeszcze. Byłem na tym posiedzeniu uroczystym Rady Miejskiej, kiedy ksiądz Kwiatkowski właśnie mówił te słowa. Ksiądz Kwiatkowski był traktowany przeze mnie, przez mojego brata, jako taki drugi ojciec. Nieraz tam wlał, nieraz tam za uszy nas pociągnął, jak tam za kościołem coś robiliśmy za wlewaniem. Gdy ten człowiek się rozpłakał się, to powiem tak, żeby nie szanował was, nie szanował wiary, w której jestem wychowany, nie szanował kapłanów, to dostałbyś faceta, rzekłby. Jak księża przychodzą na parafię. Otóż nie znając w ogóle tej parafii, nie mając możliwości zorientowania się w ogromnych trudnościach, które będą na samym początku. Spytano mnie tylko tyle, czy ksiądz podejmuje proboszczostwo w tej parafii. Ze względu na to, że nie miałem argumentów przeciwnych, powiedziałem tak. I tak powołany jest każdy proboszcz. Niektórzy mają ewentualnie większą wiedzę, bo wcześniej sobie przychodzą, patrzą, rozpatrzą się, odrzucą, nie odrzucą. Ja nie miałem takiej możliwości. Po prostu spytano mnie, czy biorę tę parafię, czy ją przyjmuję jako proboszcz. I ze względu na to, że jestem kapłanem, który podlega biskupowi, powiedziałem owszem, tak. I tak dokonuje się mianowanie na proboszcza. Bo ksiądz mówi, że podjął takie zbyt. A ksiądz z tamtej parafii, kiedy podjął, rok czasu na leczeniu był gdzieś. I dopiero jak przyszedł z leczenia, to wezwali księdza, czy chce przyjść do Borysewa do nas. No ja nie wiem, czy to prawda, nie? Nie ksiądz trafił, nie wiem, się. Tak jak prosiłem. Emocje na razie schowajmy. Starajmy się na tym spotkaniu nie. One są, trudno je ukryć, ale spróbujmy spokojnie do tego podejść. Czyli ksiądz przychodząc do naszej parafii potraktował ją jako ziemię niczyją, na której nic nie było. Wszystko trzeba było zaczynać od początku. Nie trzeba było słuchać ludzi, nie trzeba było się wczuć w rytm, w serce tej parafii, tylko trzeba było od razu wszystko wyciąć, tak? Takie jest moje wrażenie. Dlaczego konflikty się zaczynają?
i narastają, i narastają. Ja rozumiem, no to obejmowanie parafii, moment, obejmowanie parafii jest trudną rzeczą, tylko dlaczego ksiądz tak nas potraktował w ten sposób, że my tu sobie żyliście sobie to sobie żyjcie, teraz będziecie żyć zupełnie inaczej, bo ja mam taką opinię. Czy ksiądz nie brał takiej opcji pod uwagę, żeby wczuć się w rytm, w puls tej parafii? Bardzo dobre pytanie. Znakiem tego, że potrafiłem wycofać się ze swojej decyzji, które wydawały się na początku słuszne, ale wasze zrozumienie sytuacji było inne, było to, co zostało na początku prawie podjęte, czyli decyzja zmiany mszy świętej została wycofana. Wiecie o tym, że dopiero po roku, po przemyśleniu, jeszcze zaakceptowaliście, myślę, że ten porządek mszy świętej jest obecnie dobry, czyli ten letni porządek, po prostu wycofałem się, słuchając waszych głosów. Zwróćcie uwagę na jedną ciekawą rzecz. Na sam projekt domu parafialnego. Sam projekt domu parafialnego pokazuje szacunek głęboki do tego, co zostało wcześniej dokonane. Dlatego, że tym projektem domu parafialnego myśmy zaadoptowali potężną część pracy, która została wykonana przez was, że teraz wspólnoty poszczególne, czy Caritas, właśnie ludzie, którzy... Wychodzi na to, że nie ma miejsca mleczą ze sobą, ponieważ wszyscy odchodzą, wszyscy, którzy koło księdza są, byli, nawet chcieliby być, to w pewnym momencie są oni w jakiś sposób odsunięci. I to jest moje pytanie, to ksiądz na to. Ksiądz prawo zrobił w poprzedniej partii dokładnie, i jednak się niczego nie nauczył. O,
pojedźcie jeszcze raz do Krakowa. Spotkajcie się z radnymi, barakami. Spotkajcie się z Stowarzyszeniem Narodów Katolickich, które powstało w wyborach dwa. Spotkajcie się z obami służb dobrowolnych, które miały kwartalne spotkania i były bardzo trudne. Spotkajcie się z młodzieżą z Wspólnoty Łazowej. Ale to powiedzieć, że Marta Efto dobrze popatrzyła na to, co powstanie. Otóż, moi drodzy, te 9 lat Błąkowie opisowało przepiękne wydarzenia, które trwają do życia. Na moje osobiste życzenie. Poprosiłem się do biskupa, żebym mógł wrócić do działalności naukowej. I co wszystkie chodzi tylko na rok. I ten rok powstałem po roku wrócenia. Myślę, że dobrze byłoby, żeby pani wróciła i dobrze popytała, popatrzyła na to, co jest w Błąkowie, a myślę, że wiele pani będzie mówić. Tak, miało służyć temu, żebyśmy się czegoś może dowiedzieli, usłyszeli jakieś pytania, odpowiedzi od księdza. I tak podsumowując, niestety nadal brak jest nam informacji o tym, co się dzieje z księdzem Sylwkiem. Z jednej strony ksiądz proboszcz mówi, że wie, co się z nim dzieje, za chwilę twierdzi, że on nic nie wie i prosi księdza Sylwka o wyjaśnienie. Jeśli mówimy o ocenie pracy katechetów, to ksiądz ocenia tę pracę, nie będąc na żadnych lekcjach, nie zasięgając wiedzy ani uczniów katechetów, ani nas jako rodziców, więc nie wiem, na jakiej podstawie ta wiedza jest u księdza. Nie wiemy nadal, dlaczego ksiądz chciał zwolnić panią Agnieszkę, jako też innowacyjność ksiądz chciał wprowadzić w pierwszej grupie komunijnej, która się odbyła za księdza panowania. No i mówiąc o wchodzeniu w nową wspólnotę, to oczekiwałabym bardziej, że ksiądz, tak jak tutaj już pan powiedział, trochę się zżyje z nami, zobaczy, jak to życie u nas wygląda i dopiero wyjdzie z nowymi pomysłami. Natomiast z księdza perspektywy wyglądał tak, że ksiądz się zwracał na wiecie od nas, kiedy my próbowaliśmy wyjaśnić pewne nieporozumienie. Wiemy też, że współpraca z prowością nie układa się nikomu. Ani wikariuszom, ani kościelnemu organiście, no ani nam niestety, tak? Nadal nie mamy wyjaśnionej sytuacji odejścia księdza Kwiatkowskiego, ani tego, czy jest szansa na jego powrót. Patrząc i rozmawiając z księdzem Kwiatkowskim, myślę, że nie chciałby po takich upokorzeniach tutaj wracać. Na żadne pytanie nie uzyskaliśmy jasnej odpowiedzi, tylko ogólne kazanie zrozumiałam w sali, że tak samo nie zrozumiałem kazania w niedzielę. Zarzuca nam się brak dobrej woli, natomiast całym szacunkiem przez te 3 lata bycia księdza w naszej parafii, tej dobrej woli z księdza strony również nie mieliśmy. Poznaliśmy skład rady parafialnej, ale niestety nie znamy powodu odwołania starej rady parafialnej nadal. Chcielibyśmy, tak jak był tutaj postulat, żeby te informacje o tych członkach znalazły się gdzieś dostępne. Jeśli w tej chwili jest problem z internetem, to wystarczy wywieźć kartkę przed kościołem. A tak na zakończenie już, to my jako parafianie jesteśmy tą parafią i my tworzymy ten kościół i mamy poczucie, że ktoś powinien wysłuchać naszego zdania. Oczekujemy od proboszcza, że odejdzie dobrowolnie z naszej parafii, gdyż my nie chcemy z księdzem współpracować. Dziękuję. Wiecie, znaczy po tym właściwie zebraniu całości spraw, które dotyczą tego spotkania i waszej reakcji, nie bardzo widzę, żebyśmy mogli dalsze szczegółowe sprawy wchodzić, bo nie macie dobrej woli. Nie wiem dlaczego. Otóż tylko pozwolę sobie z tego troszkę inne sprawy poruszyć. Wiem, myślę, że będzie czas, myślę, że spokojnie będzie czas, żeby te sprawy poruszyć, bo to są sprawy, które są bardzo szerokie, musielibyście mieć dużo czasu, żeby posłuchać. Nie, o nie. To są sprawy są złożone i nie można tak po prostu mówić o sprawach złożonych. Otóż, tylko już. Więc przede wszystkim bardzo oczekiwałbym i będę wdzięczny, jeśli jednak będziecie mieć odrobinę dobrej woli. Zwróćcie uwagę na pewne okoliczności.
Ja wiem, że można mówić, że jest inaczej. Ja wiem, że można mówić, że ksiądz Kwiatkowski został wyrzucony i może wszyscy księża wyszli. Ja wiem, że można ciągle tą sprawę blokować. Można, jak najbardziej. W rzeczywistości, jeśli tylko okażecie odrobinę dobrej woli, to zauważycie jedną rzecz, że ksiądz proboszcz, który wszedł w 2009 roku, miał wchodząc bardzo wiele rzeczy dokonanych przez tą wspólnotę parafialną. Myślę, że jeden z ładniejszych kościołów, który jest tutaj współczesny kościół. To nie jest kilku architektów. I natomiast jednocześnie nagle spiętrzyły się tak trudności, że nikomu nie życzę takich trudności, które nagle trzeba załatwić. Jeśli macie odrobinę dobrej woli, to dokładnie zobaczycie, że proboszcz, który wchodzi, który nie ma łatwej sytuacji przy każdym wejściu, kiedy nagle musi pewne rzeczy załatwić, które łączą się z domem, którego trzeba uciec, nikt nie jest tutaj doskonały i zawsze będą jakieś sytuacje, które będą trudne, bo nikomu nie życzę takiego wyzwania. Tak się stało, że nagle trzeba było zrobić mnóstwo spraw, które powodują i zmęczenie, i zdenerwowanie. Już przecież wszystko wiecie. Od 2009 roku. Proszę. To jeszcze raz powtórzę pytanie. Czy sprawy finansowe są prowadzone przez inną osobę niż proboszcz, czy przez proboszcza? Sprawy finansowe naszej parafii. Kto prowadzi? To zresztą pan Sylwek podczas laudacji mocno podkreślił, mówiąc, że ksiądz Józef Kwiatkowski generalnie podejmował sprawy sam, razem z komitetem. W związku z tym, jeżeli ksiądz prowadzi sprawy finansowe kościoła, to prosimy o odpowiedź na wcześniejsze pytanie, czyli jakie są kredyty, jakie zadłużenie, jakie niezapłacone zobowiązania i kim są wierzyciele parafii? Moi drodzy, ja mógłbym wam wszystkie rzeczy wytłumaczyć. Otóż będzie odpowiedź, kiedy z waszej strony będzie chociaż odrobina dobrej sprawy. Sprawy parafialne tego typu przedstawiłem podczas ogłoszeń parafialnych. Natomiast owszem, wszystkie te sprawy mogę bardzo szczegółowo, na tyle, na ile jest możliwe, przedstawić. Natomiast jeśli z waszej strony wciąż funkcjonuje przekonanie, że ktoś został wyrzucony, to jaka jest wobec tego płaszczyzna, żeby pójść dalej? Nie szanował was. Znaczy, słuchajcie, ja was rozumiem, że emocje doszły do bardzo wysokiego poziomu. Również ze względu na to, że pewne rzeczy są niejasne. Szkoda, że nie było możliwości spotkać się rzeczywiście, żeby pewne rzeczy wyjaśnić przed rozwinięciem tego wszystkiego, co obecnie powoduje taki skutek. Otóż, natomiast słuchajcie, każdy, kto ma oczy widzi. Proszę wybaczyć, ale 3 lata mojej tu obecności i były trudne. Już to nie tylko były działania, które mają charakter budowlany, chociaż to naprawdę jest ważne wysiłek. Dlatego, że dzięki temu mimo wszystko te 3 lata
mamy wielkie nieszczęście. To jeszcze może z własnej beczki powiem o doświadczeniach ze wspólnotą parafialną, konkretnie z odnową w Duchu Świętym, gdzie uczęszczałem i niestety postawa księdza wprowadziła wielki zamęt w tej wspólnocie. To jest moje odczucie, mówiąc tak pięknie.